Dobry wieczór Państwu. W telewizyjnym programie Nowego Dziennika witają Państwa Zuzanna Ducka-Lubas i Tomasz Deptuła. Naszym gościem w studiu jest dzisiaj pani Leokadia Makarska-Czermak. Witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Pani Leokadia jest malarką, pedagogiem, historykiem i administratorem sztuki. Kobietą renesansu. Kobietą renesansu w każdym calu. Pani Leokadio, ponieważ właśnie skończyła się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której zaoferowała pani swój obraz do aukcji, prawda? Co to był za obraz i dlaczego był wyjątkowy? Tak, ja muszę powiedzieć, że ja gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca świata i jeszcze o jeden dzień dłużej, czyli dzisiaj. Wczoraj był koniec mojej aukcji, byłam bardzo zajęta, dostałam mnóstwo pytań i musiałam szybko odpowiadać, to jest obowiązek i obraz został sprzedany. Ten obraz, który tam umieściłam na aukcji internetowej, był bardzo popularny i sprzedał się bardzo dobrze. To była reprodukcja mojego dzieła, które powstawało bardzo długo. Pisaliśmy o tym obrazie, tak jeszcze przypomnę, w naszej gazecie. To jest obraz, który powstał po tych wydarzeniach bardzo tragicznych 11 września 2001 roku. I ja, dlatego że byłam świadkiem tych wydarzeń, miałam głębokie trauma, potem zaczęłam malować bezpośrednio po tych wydarzeniach ten obraz, ale długo nie mogłam go skończyć, dlatego że zbyt wiele bólu było w moim sercu. Obraz skończyłam już dopiero po 10 latach i wtedy odniosłam ogromny sukces, dlatego że ten obraz bardzo się podobał. Jeszcze muszę powiedzieć, że dlatego, że ten obraz jakby nie uspokoił mojej duszy całkowicie, stworzyłam jeszcze wideoklip, który jeszcze bardziej podniósł na wyższy poziom ten obraz, jako że był multimedialny. I właśnie ja chciałam właśnie oddać tą muzykę, ten śpiew, jakby to, co czułam wtedy, jak modliłam się za tych ludzi, których właśnie ani nie znałam. Także ten obraz jakby miałby występować razem z tym wideoklipem. To jest ważne, że przyjechali do mnie z New Yorkskiego Daily News, sławny Clem Richardson, kolumnista, i on z fotografem przeprowadzili interwiu. Bardzo długo to trwało, fotografowali wszystko z wszystkich stron. I to myślę, że to jest duży zaszczyt, bo to już jakby połączyła się trochę z rynkiem amerykańskim. I napisał całą stronę full page w Daily News, akurat na dzień urocznicy. Czyli to jest ogromne. No właśnie chyba każdy artysta może marzyć, prawda, o tak wspaniałym. Ale to nie była chyba jedyna aukcja, w której pani wzięła udział. Pani bierze udział w... Od czasu do czasu, tak. I to nie jedna aukcja, podczas której obrazy pani Leokadii osiągnęły bardzo wysoką cenę, prawda? Była taka aukcja jeszcze w Polsce, prawda? No tak, mogę wspomnieć na przykład aukcję w lutym 2012 roku. To złożyło się tak, że władze miasta Kłodzko zaprosiły mnie do wzięcia udziału w aukcji, a ja nie potrafiłam odmówić, ale ponieważ byłam bardzo zajęta, musiałam zostać w Nowym Jorku, posłałam obraz i wybrałam bardzo ładny obraz, żeby po prostu powzbudził, żeby zrobił to. Ja zawsze tak wybieram coś z bogatą historią i aby ten obraz miał wartość, żeby pomógł osiągnąć jakąś tą kwotę. I byli wszyscy zafascynowani. Ten obraz sprzedano bardzo wysoko, było 6100 zł, w tym przeliczeniu dokładnie było 2000 dolarów. To była reprodukcja, ale były emocje ogromne, mam na internecie jest umieszczone wideo. Wszyscy chcieli ten obraz akurat kupić, także ceny szły na górę. I z tego, co pamiętam, to była 1/5 całej kwoty uzyskanej w czasie aukcji, prawda? Tak, no, niesamowite. Także ja bardzo się cieszyłam, że ja byłam bardzo zaszczycona, że właśnie moje dzieła są tak bardzo chciane, popularne. Tak. I w ogóle ja byłam dumna z tych wszystkich ludzi i sama ze siebie, dlatego że skupiliśmy te siły, aby zyskać pieniądze na szpitale. Pochodzę z Kotliny Kłodzkiej, z Planicy Zdrój. Te pieniążki były przeznaczone wszystkie, w całości na szpitale we Wrocławiu i szpital w Kłodzku. Także to były przeznaczone na budowę kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii Wrocławskiej Akademii Medycznej oraz na potrzeby oddziału
neonatologii Szpitala Powiatowego w Płocku. Wow, to piękna sprawa. Ale pani Leokadio, pani mam wrażenie, to nie tylko aukcje, ale także fundacja, prawda? Ponieważ jakoś jest pani ewidentnie kobietą wielkiego serca, która chciałaby się dzielić swoją wiedzą, swoją sztuką i swoim talentem z innymi, także z innymi artystami, prawda? Już długi okres czasu planowałam założyć fundację, planowałam założyć galerię, ponieważ i moje studia, które ukończyłam, następne, chociaż ich nie musiałam, bo mam studia magisterskie podwójne z Czechosłowacji, przepraszam, także nie musiałam w sumie tutaj studiować, ale pomimo wszystko chciałam zgłębić tą wiedzę i chciałam studiować, czyli studiowałam administrację sztuki, historię sztuki. Pomyślałam o tym, że trzeba zacząć od fundacji, i trzeba tą moją wiedzę i te wszystkie doświadczenia, które, no, lata doświadczeń, wszystko to trzeba skupić i te siły po prostu złączyć i pomagać innym artystom, promować. No właśnie, czym zajmuje się ta fundacja? Co konkretnie robi? Moja fundacja, która się nazywa Centralna Europejska Fundacja Arts, LC, jest założona w celu promowania kultury i sztuki, promowania artystów europejskich, szczególnie polskich przede wszystkim, ale również amerykańskich. Sztuka amerykańska jest dobrze widziana w Polsce. Także chciałabym pomagać artystom, aby te moje doświadczenia mogły jakoś torować ich drogi. Pani Leokadio, ma pani 3 galerie, prawda? Udało się pani otworzyć 2 w Polsce i 1 tutaj w Nowym Jorku, prawda? No to jest wielki sukces i myślę, że to było pani marzenie z tego co wiem. Gdzie można zobaczyć pani pracę w Nowym Jorku? Tak, to moje marzenie zaczyna się realizować rzeczywiście, teraz pani powiedziała. Jest tak, że w Nowym Jorku ta moja galeria jest połączona z moim studiem. Czyli ja mam tam mnóstwo obrazów rozpoczętych i pracuję na maluję ilustracje i swoje poetyczne obrazy, tematyka poetyczna, surrealistyczna i zawsze podchodzę do czegoś, co muszę, po prostu termin mnie goni i muszę dalej. I oczywiście też niekiedy mam takie uczucia silne, które po prostu muszę teraz przelać na to płótno. I tam jest ta galeria. I tam właśnie był ta grupa ludzi z Daily News, tam byli u mnie i podziwiali. Ale również w tamtym roku, w ubiegłym roku założyłam, pod koniec roku w październiku, założyłam 2 galerie w Polsce. I jedna z nich jest przy ulicy Bohaterów Getta w Kłodzku. Druga galeria mieści się przy ulicy Matuszewskiego 12 w Polanicy Zdrój, w przepięknym, obie właśnie są w przepięknych budynkach, które są jakby dziełami sztuki same, budynki. A w Nowym Jorku, w którym miejscu jest pani galeria? Jest na Brooklynie, Ovington Avenue. Ale wydaje mi się, że pani pracę można także zobaczyć w internecie, na pani stronie internetowej, prawda? Jaka to strona internetowa? Tak, bardzo zapraszam, serdecznie zapraszam wszystkich na moją stronę internetową. Jest www.makarska-cermak, moje nazwisko jest czeskie, Cermak, po mężu, i tam .com. Pani Leokadio, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Państwa zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszej artystki, gdyż jest ona wspaniała i można zobaczyć świetne prace, portrety znakomitych ludzi. No nie będę zdradzać, naprawdę zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia strony internetowej pani Leokadii. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Ja również dziękuję, to jest ogromny zaszczyt dla mnie, że byłam zaproszona. Dziękuję ślicznie.